No i co? No i siemandero. Trafił się taki kaban. Ogromny. I zobaczymy, ile miedzi w tym będzie. Naokoło jest miedź. No i w środku będzie jeszcze. I miedź. Czy korowarka da sobie radę? I jaka procentowa wydajność miedzi z tego będzie? To za chwilę zobaczymy. No, kabelek waży nam 450 gram z otuliną. No i zobaczymy, czy uda go się rozszambrować na tej oto chińskiej korowarce. Więc jedziemy z koksem. Pierwsze starcie zajebiste. No, trzeba jakiś pojemniczek na to. Pojemniczek mamy na miedź. I już się sypie miedź z tego. Zobaczcie, jakie piękne druciki są tutaj w tym. I ta kodlaszka nawet jest widziana. O, to zobaczymy. Tak, blaszka, tutaj już jest otulina. No i o, wszystko takie, kurde, ładnie po obwodzie mieć z blaszkami. Tak, powyginamy i wszystko do pojemniczka trafia. Tak, to jest tylko z obwodu. Teraz tą izolację jeszcze przytłoczymy wirnika, tego nożyka. Jedziemy. Jeszcze chyba przytłoczymy. Jeszcze troszeczkę chyba. Takie kabelki, kurde, to jest radość obierać. Tak, tutaj już nic nie ma, tylko jakieś plastiki, izolacja i tutaj mamy trzy piękne grube pręty. Zobaczymy, czy to pójdzie, kurde. Obrać. Tak, nożyka sobie ustawimy niżej troszeczkę, by nam to przecięło. No i zobaczymy. Jeszcze troszeczkę. No jeszcze troszeczkę. Co, przecięło czy nie przecięło? Coś tam przecięło, jeszcze trzeba przywalić. No i wygląda na to, że przecięło to izolację jako tako. No. A, da się wyciągnąć. Jeden drucik by był. No i jedziemy z dalszymi. Więcej razy, ze dwa razy, po dwa razy. Jest taka polska piosenka. I myślę, że kurde jest bardzo pięknie. O. Miedź mi libera w pięknym skupieniu. Co? O, izolację to przetło.
Jako tako, bo izolacja jest bardzo twarda, kurde. Aż kurde się nie chce wierzyć. I o. Mamy wydobytą miedź. Dobra, idziemy ważyć. Tutaj izolacja. Kurczę, się wysypało. Dobra, nie szkodzi. Idziemy ważyć. Wszystko to miało 450 gramów z tą izolacją. No i teraz zobaczymy, ile to będzie miało. Jak to na wagę wstawimy. Najpierw się to sypie. Tak. Dobra, najpierw te cienkie druciki. 45 gram. No i teraz te grube, miedziane kawałki. Jest 305 gram z jednego takiego kabelka czystej miedzi. Teraz jak to tu stawię, powinno 450 gram pokazać. Tak, dokładnie jest. Więc zaraz sobie podliczymy wydajność tego kabelka. No i wydajność tego jednego kabelka procentowa miedzi jest 67,7%. Więc zajebiście, z jednego 450 gramowego kabelka jest 305 gramów miedzi. Milibera, ważymy wszystko, 35 zł i równa się 10 zł za taki kawałek kabelka. No to oczywiście do miksu pójdzie, a reszta milibera, więc jeśli się podobało, wiesz co masz robić. No i to. Do zobaczenia. Mam jeszcze 35 kawałków podobnych, więc będzie zarobek. Cześć! I z takiego kabelka wydajność 67,7% czystej miedzi. Takie blaszki ciekawe. To jest po wodzie. No i to jest środek. Trzy żyły gruba milibera. Więc co? Na pewno się opłaca mieć znajomości z elektrykami. No i ta korwarka chińska nawet dała radę, kurde. Myślałem, że to nie pójdzie dać rady. Ale izolacja bardzo, kurde, taka plastikowa. Ale dało to radę. Nawet te kabelki grubsze, liberowe. Jeszcze sobie zmierzymy tłustość tego kabelka. Jak tłusty jest. A co znowu to tutaj? 0,8 i grubość jest 7,2 mm jednego kabla. No 7 mm jeden kabelek. Piękne. No i co, do zobaczenia. Jeśli się podobało, jeszcze będzie 35 razy tyle. Ha, cześć!